Powiedzcie mi teraz, moi drodzy, o co tutaj chodzi? Jaki to jest tryb? To jest tryb, że musisz być... Kim? Najlepszym. Czyli najlepszym... Najlepszym wypadku... Kogo bym miał wziąć? Chomper, Sunflowera, Kaktusa... Ja będę... Fireflower na poziomie crazy! A ja będę... Peace Shooter! A nie, ale to jest Shogun, ale on ma jakąś moc. Dobra, idziemy teraz zakładać. Tylko który, gdzie lepiej? Wow, to dobra, ja będę Peace Shooterem. Chyba to z lewej strony wtedy, co powiem? To tak, ale dobra. Jest dobry, ale nie chciałem z drugi raz na tej samej mapie grać, a nam wylosowało. No cóż, moi tak drodzy. Na dawno i tak nie graliśmy razem, bo to... No. Ty grasz... Czekaj, czym ty grasz, Sol? Ty grasz słonecznikiem, co on robi fajnego? Słonecznik, podpala. Leczy też. O kurde. Taki szalony słonecznik? Tak. Dobra. No i teraz trzeba tu porozkładać. Tu na odległość najlepiej coś, co bije na odległość, dobrze? A na blisko dajcie ten, dajcie do leczenia te. A tutaj, o co tutaj chodzi? Będziemy, jakieś fale będą, tak? Trzeba dać fale zombie. Fale zombie. Mam te ognisko. Dobra. Co ja mam do leczenia? To są chyba te, nie? Ja wziąłem tu do leczenia, dałem ten. Tu jest jakaś plaża, są. Gdzie to jest? W Kalifornii? Wiesz co, to jest kontrowersyjna sytuacja, bo nie wiadomo, czy ten świat to jest Kalifornia, czy Miami. Miami. A może to jest, kurde, trzy stawy w Katowicach to są. Mogą być trzy stawy w Katowicach. Jezioro Żywieckie. O, ej, a te słoneczniki, ja mam to zbierać? Na przykład co one tutaj wyrzucają, czy nie? Nie. Dobra, idę zabijać z wami zombie. Halo, kto mnie tu blokuje? Ja, czemu bro? O kurde, jak cię gonią? Jestem snajperem. Czy tu nie ma friendly fire, nie? Nie. Friendly fire nie ma. Pamiętajcie, że to jest najwyższy poziom trudności. Naprawdę? Czyli, tak, nie możecie grać tak jak zwykle. Musicie się postarać, naprawdę. No to ja będę grał tak jak nigdy. Co się dzieje w... Dobrze. A powiedz mi, co się dzieje wtedy, kiedy ginę, to już ginę na zawsze, czy mam respawn? Masz respawn, tylko że tych respawnów, po pierwsze masz szybszy respawn, który mm-hmm. masz te trzy takie, możemy cię podnieść, więc wtedy najlepiej czekać, aż cię podniesiemy. Mhm. No i jeszcze chyba jest takie coś, że... A jest chyba takie coś, że ginę jest całkiem, nie? Jak tak, to jest, chyba, jakoś nie... ale to nie jest tak, że są dwa respawny tylko? Tak, jakoś tak, a później giniesz tak, możliwe. Czyli ty jesteś generalnie soul healerem, tak? Tak. Bo stawiasz słoneczniki. Ja cię mogę podnieść. Tylko ja dobra, mogę... a od kogo jest taka mroźna ta... Mroźna roślinka? To i każdy może stawiać, ale to jest ode mnie, bo jestem zamożnym graczem. I mogę stawiać. Aaa. Dobra, nie, bo wiesz, ja tak gram w sumie drugi raz w życiu. Jeszcze raz zagrałem, jak kupiłem tę grę. To widzę, że tutaj generalnie chodzi o to, że im będę dłużej grał, tym będę miał więcej umiejętności, tak? Nie umiejętności, wiesz, trochę postać da się skilli, podrobić, tak. Bo jesteś w stanie postać. No skilli, tak, tak. Po pierwsze te skille podstawowe, jeśli nie masz średnio, bo powinieneś mieć fasolę co najmniej, nie? Żeby jakoś z sensem tutaj... Wbiłem drugi level, patrz jaki jestem wariat. Ready next spawn. Idą też. A, wiesz co, ja po lewej sobie z Brotem tutaj siedzę. Ej, pochyluj, Mike, może. No. No, padł na moje wózki. Dobrze. Perfect wave. No, wariaci. Perfect wave to jest dobrze. Pamiętajcie, żeby się wrócić zawsze po życie, czy coś tam doładować, nie? Właśnie, pieniążki. No, pieniążki chyba teraz nie lecą. Czy my tutaj, ja czy tutaj będą jakieś... będziemy musieli coś kupować, nie wiem, jakąś strukturę Special budować. Uwaga! Uwaga, co teraz się będzie działo? No knockouts. Podpowiedz mi. Nie wiem, co znaczy knockouts. Aha, że nie możemy się dać powalić. Uuu, to nie możemy podchodzić zbyt blisko. To ja rzucam fasolkę! Znaczy powalić, to... One lecą do tej fasolki, wiesz, jak ją dobrze rzucić między nich, to one są agrowane na nią. To fajnie, to wtedy można... Trzeba uważać, niestety. Dobra. No na razie jest okej. No, tutaj są jeszcze jakieś zombiaki. Na dachu. Jakiś pirackie zombie tutaj idą. Dobra, dostał. Lewa strona. Wiecie, wszystko będzie zależało, nasze powodzenie naszej misji tu będzie zależało od tego, jakich bossów rzuci. Jeśli tak? Rzuci, tak, Drakule nam rzuci, plus na przykład...
Nice. Uuu. Dobra, ładnie. 2500. Czyli dostaliśmy bonus za to, że nie daliśmy się powalić, tak? Tak. Dobrze. A ja mam takie pytanko do was, bo wbiłem drugi poziom tą postacią, którą gram i czy te skille automatycznie mi wskoczą na pasek uruchamiania, czy no, muszę gdzieś je w menu wrzucić? To one ogólnie jak się nie wiem, normalnie to wybierasz sobie, które może ci teraz wskoczą. Dobra, to może jedna, potem. Tam jeden czy drugi to no, spoko. W godzinie gry już masz je wszystkie, nie? Ojej, ale oni tutaj... Mocno biją strasznie. No, dwa ciosy to kurde już pół HP. Wow, wow, wow. Ej, ci inżynierowie tak biją mocno, tak, nie? Tak, bo oni mają takie ogłuszające te. No ja tu mam roślinkę po lewej i się leczymy. Wariaci ci powiem. No, crazole tacy. I zresztą wyglądają jak crazy. Ej, so, a ty jak wyglądasz, to jesteś taki szalony słonecznik, kurde. Jestem trochę. Patrz, ty tak jesteś tutaj, nawet na desce. Widzę, że jest trzech po lewej. Ja mam tutaj tego starto. Ja tu znowu. Wiecie, my tu sobie... Aj, ginę, ginę. Uważaj. Daję ci leczenie, za plecami mamy tylko. Co pan co? Dobra. Gdzie on jest? Tarczownicy jest tutaj są. Dobra, idziemy trochę do przodu. Brońcie roślin. Kurde. Naszą. Boże, ja tu nic nie widzę, tak tutaj. Taki ostrzał. No. Dobra, jest perfekt. No tu widzę, że z młodzieży dostają tych moich, które na tyle postawiłem. Chyba, że ja za to punktów nie dostaję dodatkowych, że ich tak fajnie przeorałem. No powinny być, nie? Że jak masz te, które tak, że jak twoja roślinka rozwala, to dostajesz. O, o! Slot engage! No to ładnie. Zaczyna się, zobaczmy co... Co teraz? Zobaczmy! Kto to zatrzymuje? Nikt. Dobra. Jeden. O nie. Okej. I żeby nie było Drakuli, ani Yeti. O! A, dobra, damy radę. Macie takie te specjalne umiejętności, wiecie, dwa i ten. I to no. Trzeba ich użyć w tym momencie będzie. Dobra. I te nagrobki będzie trzeba rozwalić. Tombstone chciał zra... Gdzie jest ten Tombstone? Ty, za naszymi plecami trzeba go rozwalić. Ja prawą stronę obstawiam. Tak. Dobra, szybko, szybko. Ja już tam idę. To już połowę ma. To już pada. Gin, tarczowniku. Dobra, jeden rozwalony. Chyba nikt nie strzela poza mną w tego Tombstone. Wiecie, że oni nam rozwalają już ogródek? Ja co? Tam fasole się rzuca pod ten ogródek, jak oni tak go obleżą, nie? Wiem, stary, ale... Ja już zaraz... Ała! Gdzie boss? Mam 8 życia. Głowę go na super powerze. Dobra, dostał. Działają tutaj headshoty, tak? Tak. Nie, padam! Ach, dobra, przeżyłem. Działają te trzy. Ale on jest słaby, bo on solo wyskoczył. Okej, jest. Ile on ma życie, bo ja w ogóle nie już widzę. Pada. Jeszcze 10%. No, jest niewiele. 1/5. 10%. O, już 10%. Boom! Dobra, jest headshot. Skaczę po jego zwłokach, patrz. Haha. Ale to nie jest ten perfect wave, niestety. Niestety. Moi drodzy, jesteśmy najlepszymi, kurde, roślinkami na tym bazarze. Zasadzam lodowe roślinki, wiecie, moim zdaniem lodowe są tu ważne. A Brod, ty ciągle rączki do góry podnosisz, ty się poddajesz ciągle. No. Ty ich a on jest przyjazny taki, on nie jest, wiesz, on... Ja się poddaję, jak oni podchodzą... I on oszukuje ich, właśnie, on ich oszukuje. Trzeba z nimi, też trzeba taktyki. Dobra, fala numer 6 jest chyba 10 fal, nie? No, chyba tak, a z prawej, o! Pamiętajcie, żeby tym w nogi strzelać. Albo rzucam fasolę! No nie, źle rzucił, w tłumie. To, czyli muszę rzucić... Dobrze, jak ich jest dużo i one wtedy serio ją chcą zjeść? Aha, dobra. Tak, one chcą ją zjeść najlepiej pod... Dobrze. Dobrze, panie Janku, ja gram pierwszy raz, więc przepraszam. Doktorków też trzeba niszczyć, bo oni mają takie shotguny dość mocne. No nie, też rzucę. O, teleportują się. Wow! Wylecieli w powietrze. To niech woła. Wołam! Mam 50 ale, życia. Ale niech też do podejdzie do mnie. Dobra, dzięki. Ja nawet nie muszę pytać, który to jest Bongo, bo wiem, że najbiedniejsza roślina na naszej filmie, która nie ma żadnego skina, to jest Bongo. No widzisz? Ja po prostu jestem dowodem na to, że nawet tak, osoba, tak, która gra w to pierwszy raz, odgrywa tutaj jakieś znaczenie. Tak jest. Patrzcie, co ja mam. Ja was podnoszę na duchu tutaj. Ale to jest słabe strasznie. Znaczy w sumie to nawet jest mocne, na graczy jest mocne, nie wiem, może zobaczyć.
Może jak będą jakieś tombstone do rozwalenia głęboko, to będziesz to brał. Siódma fala, dobra. To ja po prawej strony. Może po prawej stronie się by przydała jeszcze roślinka jakaś? Boże, to za 9 tam. Boże. Dobra, nie chcę już tego. Zabijcie mnie, dobra. Dobra. To już grałem po kolei z garnku. Boże, ale... No, trochę jest. Ale pada. Wariaci. Co ty tak są ciśniesz na przód? Bo ja ich podpalam, więc wiesz, chcę w nich strzelać, jak póki ich jest dużo. Ty w nich strzelasz miłością? Jak najwięcej osób. O kurczę, ktoś by mnie musiał podnieść, wiecie, bo leżę. A nie chcę zużywać, 15 sekund. Idę. Podbijajcie do mnie, po lewej stronie jestem. Podbijać. 8 sekund, 7, 6, 5, 4, stary. 2, 1. Nie widzę cię. No dobra, to ja czekam. Aha, widzicie, ja czekam na koniec fali. Obronicie to? No myślę, że damy radę. Ty nie wal, źle strzelać. No ty musisz strzelać. Tak? A, bo jest... Super. A nie, ja mogę się użyć, dobra, już. Pokol, musisz się leczyć, wiesz? Będę się leczył. Lecz i biegaj w kółko, one ci nic nie zrobią. I nie strzelaj w te groby im w pancerz. Nogi musisz walić. Stopy. Dobra. No stary, ja tutaj nawalam. Dobra, my jest pięknie. Odbudujcie rośliny, odbudujcie rośliny. Dobra, ja odnawiam. W jaki sposób się je odnawia? Po prostu stawiasz, podchodzisz, ale ty nie masz roślin i życia nie macie, wiecie o tym. Dobrze. Nie robicie w ogóle. Leczymy się, spokojnie. Co? Zombomb! Boss? Nie. Boss. To jest ta bomba. No, teraz będzie bomba. No tak. Zombomb. O, idzie po lewej, po prawej stronie jest. Po prawej stronie jest bomba. Trzeba ją tam podbić do niej i ją trzeba rozwalić, nie? Rzucaj, ale ty no zbierasz tą kasolę, no przecież nic nie ma, no gdzie ty to rzucasz? Była! Nic nie było, jeden przeciwnik starcza podskoczyć, rzucić tą bombę głęboko w niej. Dobrze, to zrobię, to zrobię zrzut. Ten pierwszy padł miał tych 5 strzałów i już tam nikogo nie ma. Dobrze, wydajmy helikopter zaraz. Padnę zaraz tą. Ja cię nie uleczyłem, wiesz? Kurde, co to za olbrzym? Powiedz mi. Strzelajcie z tego, z power upa. Kurde, no z tyłu nie wiem, jak zjadł. Się broda tego? Ja ci sam podniosę. Dobra. O, bomba! 13, 10. Ta bomba jeszcze wybuchnie? Nie. Będziesz martwy po prostu. Nie, no, solo survival. No dobra. Ale przecież to się... No stary, no nie w takich momentach. O czym ty mówisz, brodaty? To jest jak już naprawdę wszyscy będziemy leżeć, będzie tego przełożyć, a nie że wiesz, ty leżysz, nikt cię, wiesz, nikt cię nie podnosi, tam pół zombiaka przy tobie nie było. Brodaty is down. Jak będziecie, kurczę, tam, no. Jak tak będziecie, tu się nikt nie ten. Tego. Dobra, idę go, dobra, podnieście. Ej, słoneczniku, dawaj, o, uleczył brawo, mnie. Nie wiem, powiem, że mam ciemno, to widzę, jeszcze nic mocnego nie przyszło, a my już, wiesz, się rozkładamy. Damy radę, stary. Trzeba więcej roślin leczących. Brodat, nie wsadzaj tu nic poza leczącą. Masz w ogóle leczącą, czy nie? Nie, postawiłem sobie. Gdzie chcecie leczącą? Już są postawione, wiesz. Dobra, podleć mnie, co? Masz pełno tych. Moi drodzy, atakujemy kolejny special wave. O nie, Force Science będą naukowcy szli, uważajcie. Wszyscy obok siebie chodźcie. Miłosny wave to jest. Składałem prawą stronę. Najwyżej się cofnijmy do tego. Cofnijmy się może pod, wiecie. My się możemy tutaj pod te nasze roślinki cofnąć, nie? Leczące. Tu na środek. Tak jak będzie ich dużo, to rzucę fasolę. Co mnie zabiło? Z lewej strony. Co, ja cię mam podnieść, czy coś? Ja cię podnoszę. Wstawaj, roślino! Czy my jesteśmy roślinami z GMO? Chyba raczej tak, bo patrzę serio. Dobra, daty znów patrz. No ja, broda, tego podnoszę, no. Podnoszę i od razu ginę, nie?
No wiadomo, pewnie co są z tym... Z aimbotem. Z spawnu killerzy, tak? Gdzieś ty tam wskoczył? I przesadzone shotguny są w tym. Bąk albo pod trójką, jak grasz piszuterem, to masz takie szybkie latanie i skakanie i możesz... Czyli będę miał za jakiś czas, no to dobrze. Aha, za jakiś czas będziesz miał. No za kilka lat. Dobra. Zobacz slot machine, uważajcie. No nie, znowu? O kurde, teraz jest jak w zdrapkach czuję się, loteria, patrz. Może wygram coś. Nie, disco. Ale one disco ponad wszystko. Może Dracula nie wszedł. A one tańczą? Damy radę. No to super. Tylko nie trzeba się skupić, gdzie jesteśmy? Albo jest... No nie, jakaś animacja. Filmik? Nie, bo to jest sala disco, by nam spadła, bo są trzy aż wypadły. O, jakie tańce są! Jakie fajne. Patrz, są, to jesteś ty? Ten z przodu? Jak są trzy, to poza tym, że oni są, to wszystkie zombie są disco. No ja. Disco Wave to się musimy nazywa. Musimy gdzieś razem się trzymać. No, znaczy jak on wyjdzie, to trzeba te power upy użyć i ich po prostu zniszczyć. To na pewno byłeś ty są, kurde, oni taki szalony lew. Dobra, patrzę lewo. Idzie tu po prawej, ja już daję. Lewa strona. Padnę, ktoś mi będzie musiał podnosić. Bo on jakiś shotguna jakiegoś, znaczy nie shotguna, tylko jakiś karabinu. Uwaga, rzucam! O, bierzcie, jedzcie! Pamiętajcie, że tu się można leczyć w tym jednym miejscu, nie? Po lewej jest. No to ja je strzelam. Ktoś się strzela na ataku powera? Jeden ataku. Jak one tańczą, jak normalnie... Życie spada, wracać do... Uuu! Rudy tańczy, uważajcie, Rudy tańczy! Rudy tańczy... Jak szalony! Bo on, patrzcie, jak mu schodzi życie, jak się w niego ten... Dobra, już. Dobra, jeden padł. Po prawej jest drugi już prawie martwy. Na minie stoi. Można powiedzieć śmiało, że Rudy rozkręca imprezę. No. Bić Rudego. Dajesz go, dobra. Patrz, a ja mało życia mam, gdzie to jest kill? Zachował fasolkę. Daję życie. Na środku. No i ten po lewej. Uwaga, Rudy rozkręca imprezę. Power upa go bije. Dobra, tak mocno. Pewnie na zabił solówkę na parkiecie zrobił. Masz przecież leczącej tej. Ale ona cię nie leczy, to ci dostajesz. Po prawej jest. Wow, i ilu ich jest? Nie miało ich być trzech? Prawą idą, prawo, po prawej mi fasola by się przydaje, jak ktoś miał. Ale mnie coś bije. Faktycznie. Ja już nie mam już leczenia kompletnie. Znaczy sam się nie mogę poleczyć i to. No jak oni atakują laserkami! Kurde, padłem. Ktoś mnie podniesie? Kurde. To jest tył szybko, zanim podejdą. No już idę. Wow, ale do mnie strzela. Dobra, wstawaj. Trzeba go tam załatwić. Dobra, ile ich jest? Ej, ich miało być kilku. Trzech ich miało być, ale to jest chyba cała fala. Dobra, no, dałem leczenie, za kamieniem z tyłu jest, obok rozpa. Ciągle nie widzę ani Brodatego, ani tego, no, ani Wąkola, żebyście się rozkładali. Dobra. Jak oni zaczynają strzelać z takiego karabinka szybkiego, niech ten Wąkol podejdzie. No zaraz, ja muszę się uleczyć. No to podejdź do mnie. Dostaję, proszę. One takie flecik mają. Dobra, jest. Udało nam się. Super bossów, 5000, wave complete. Najlepiej. Dobra, poleczcie się wszyscy, odbudujcie te. O nie ma w ogóle doniczek już nawet. Wy, that was crazy! Musimy uciekać teraz. Tak? Wszyscy chodźcie do mnie. Do tej strefy musimy lecieć. Wszyscy chodźcie do mnie i biegniemy wszyscy razem i nie zatrzymujecie się. Musimy je ominąć i dojść do strefy. Dobra. Idziecie? No nie idziecie, bo Bąkol jest 20 metrów za nami. No biegnę. No czekajcie na Bąkola, żebyśmy kupą szli. Kupa, no to tu jest kupa. Pamiętajcie, kupy nikt nie ruszy. Tak, w kupie siła. Wolny strasznie. Dobra. Strzelać do nich, jakaś fasola niech poleci, ale ogólnie to się próbujemy przedostać. Chodzi o to, żebyśmy tu gdzieś nie padli, bo jak tu padniecie, to nikt was nie podniesie już. Dobra, lecimy. Ja życie rozłożę pod strefą. Dobrze, mamo. Lecimy. Ja 22 życia mam. Czuję się jak na targowisku w sobotę, jak każdy... I jeszcze dokładam leczenie drugie. Każdy szuka najlepszych pomidorów. Jest, idealnie. Dobra. Poszliśmy, mamy życie, teraz się tylko bronimy.
Zapory, mamy minutę. Pilnujcie tych kwiatków, bo już jeden padł. Dobra. Tu jest grób za ścianą, można by go było rozwalić, bo oni z niego wychodzą. Teraz będę miał fasolę, to gruz. Nie, rozwalisz go tak. Fasolą jedną, ale ja go promieniem. Wow. Traktuję, już jest. Dobra. Idą zombiaki! I zaraz się obliczy, że zombiaki się pojawił. Woo! Dziękuję ci, Janku! Twa dobroć jest niezmierna! Jeszcze 20. Heavy z tyłu, heavy z tyłu. No, jest, chyba się udało. Nie udało się jeszcze. Wpadł na moją gminę. Musicie czekać i się leczyć. I przeżyć. No właśnie. No kto tam postawi tego ognistego piszutera? Tutaj dobra, tylko i tak powinny leczące. Jest. Moi jest. Drodzy! Udało. Ojejku. Ale to było dobre. To jest koniec już mapki, tak? Tak, i to przeszedłeś właśnie na poziomie crazy, na najtrudniejszy. Ale jestem crazy. No to co, no dziękuję wam panowie za wprowadzenie do... 1000 monet, no. No to teraz możesz kartę otworzyć sobie, Bonkol. Ale zrobię opening teraz. I teraz tak, ja wyjdę sticker teraz shop, tak? Leaf Lobby, jest, Leaf Lobby. No. I ja zrobię crazy opening. Crazy. Ja też robię w tym momencie opening. I teraz powiedz mi, te naklejki to są te roślinki, które sadzę potem, czy co? Czy jak to działa? Tak, dobra, ja nie tylko sadzisz. Okej, okay, brod. No. To dobra, to uwaga. Aha, czyli... Ja za 30 tysięcy chyba otworzę sobie. Ja mogę sobie... Aha, tu niektóre są darmowe, widzę, tak? Niektóre są albo, albo otworzę sobie charakter nowy cały. Dobra. Te najdroższe za 50 chyba, czy za 30. Dostałem Lucho Wrestling Star. Za 40 tysięcy jest, a paczka no. Ty się całego dostałem. O kurcze. Ładnie, takiego mam otwartego, okej. Okay. Czyli tymi naklejkami generalnie próbuję cały obrazek obkleić, tak? I wtedy dostaję jakąś broń bądź roślinkę, rozumiem. O kurde, jakieś złote tu są nawet. No to dokończymy, no. To na razie ho. Na razie ho. Ale nie na razie, to znaczy ja odcinek kończę, ale już gramy dalej. Jeszcze bym zagrał zwykłego garden tego. No to zagramy, a ja w tym. To ja daję multiplayer. Dobra. Multiplayer daję garden and graveyard. A właśnie. Nie dołączcie od razu. No to tyle, to zrobimy w następnym też opening. Dobra.